Cześć Wam, witam serdecznie w piątek, 9 września. Udało mi się trochę szybciej zacząć weekend od fajnego wypadu do lasu. Zapraszam serdecznie. Już trochę chodzę po lesie, już mam nawet dosyć sporo grzybów, ale teraz jestem w fajnym miejscu i myślę, że warto już zacząć nagrywać dla Was te piękności różne. Komarów znowu jest pełno, znowu się drapie, opędzam, jest po prostu dramat. Do tego upał potworny i do środy zdaje się ten upał nie będzie odpuszczał. Ale cóż, no grzyby rosną, dlatego że popadało solidnie, przynajmniej u mnie w okolicach Wrocławia, więc od razu są efekty, to znaczy nie od razu, tylko po 2 tygodniach od opadów. Zapraszam na spacer i na grzybobranie ładne. Tutaj najpiękniejsza na razie parka prawdziweczków, ale to mam dla Was ujęcie z ich znalezienia, no piękne. A tutaj następny ślicznotek i widzę też podgrzybki. Jestem w lesie bukowym. Widzę też podgrzybeczki. W mchu. Gdzieś był jeszcze jeden. A tu kolejne prawdziwki, ale czad. A największego bym przeoczyła, ale nie przeoczyłam. Dzień dobry, witam w piątek 8 września. Jestem w okolicach Wrocławia i dzisiaj takie piękne prawdziweczki. Zapraszam. Wspaniały. A tutaj patrzcie, jest piękny podgrzyb brunatny, podgrzybek brunatny według nowego nazewnictwa, podgrzyb brunatny, a u podnóża tego pniaka coś, co też wygląda jak podgrzyb, ale słuchajcie, nie dajcie się nabrać na takie grzyby, bo to są ponurniki aksamitne, tak z wierzchu dosyć podobne. Ale od spodu grzyby te mają blaszki, są niejadalne generalnie. Ponurniki aksamitne. No naprawdę piękne prawdziweczki. Byłam tutaj w tym samym lesie kilka dni temu i w ogóle nie widziałam żadnych prawdziwków. Musiały się dopiero zaczynać, ale też przyznaję, że niedokładnie go przejrzałam. Byłam tylko przy brzegu, na skraju lasu, a w środku nieźle się tu dzieje. I to już są takie bardziej dorodne, te borowiki szlachetne. Ja akurat wolę takie trochę mniejsze, ale są naprawdę super. Niestety część jest robaczywych, ale niektóre są spoko. Zdrowe albo częściowo zdrowe. Parę osób się tutaj przetacza przez ten las, ale każdy coś może znaleźć. No, ten jest modelowy.
Dzień dobry. Ale śmieszna sytuacja. Tam pan sobie chodzi. A tutaj mi się trafiło w fajne miejsce. Ale jest wilgotniejsze. Ogólnie jest. Zaraz będę czyścić. Ogólnie jest bardzo sucho już w lesie. No bardzo fajny lasek, nawet jakieś podgrzybki też się tu trafiły. Oj, śliczny koźlarz. No i wspaniale, bo tutaj akurat jest trochę młodszych prawdziwków, naprawdę takich ślicznotków. Ale beczułeczka, co? No i wiecie co? Przyszło mi dzisiaj nieoczekiwanie chyba jedno z lepszych grzybobrań ilościowo w tym roku. Chociaż dzień jest upalny i przez to trochę odbiera mi to radość łażenia, ale zbiory są naprawdę udane, a akurat potrzebuję może. Później wam powiem czemu. Serio, słuchajcie, nie spodziewałam się, że to będzie taki udany dzień grzybowo. Wszystko przez ten upał, właśnie on mi naprawdę odbiera kompletnie radochę łażenia i świadomość, że zaraz będzie jeszcze cieplej od jutra. Patrzcie, jakie piękne podgrzybki. Szałowe. Zamszowiutkie. Jest też dzisiaj naprawdę mnóstwo maślaków modrzewiowych, inaczej zwanych maślakami żółtymi. No ja generalnie nie zbieram za bardzo tych maślaków, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mam tak wspaniałe inne znaleziska, ale trochę zbieram i o tym też później dlaczego. Słuchajcie, naprawdę wspaniały dzień. Wspaniały. Chyba najlepsze zbiory w tym roku, serio. A ludzi pełno. Depczemy sobie po piętach, ale podejrzewam, że każdy zbiera mniej więcej podobne ilości, bo nie sądzę, żebym ja miała jakieś specjalne szczęście. Chodzimy sobie tutaj troszkę razem. Cudownie jest. Strasznie się cieszę, że się nie muszę przenosić, bo wczoraj kolega Piotrek, Piotruś, pozdrawiam cię, a nie ten gołąbek. Kolega Piotrek wysłał mi zdjęcie z miękkimi, z totalnie ogromnymi, wypasionymi zbiorami, a ja przecież byłam tam przedwczoraj ledwie i nazbierałam o wiele mniej i już myślałam, że jestem cienias, ale dzisiaj myślę, że jestem super. Jest naprawdę mnóstwo grzybów, podgrzybki w tej chwili, podgrzyby brunatne, prześlicznej urody, bardzo udany lasek. Mniejsze, fajne. Rewelacyjny dzień. Tam chyba z drugiej strony prawdziwka gdzieś przez chwilę namierzyłam, ale nie mam pewności. Na pewno jeszcze jednego podgrzybka. No, prawdziweczka też widzę, nawet dwa. No dzisiaj to wam się chyba nie nudzi ze mną w odcinku, co? Mam nadzieję, że się zmieszczę w 2 giga, żeby móc to sobie przesłać. Ale super, no jestem w niebo wzięta, powiem wam. No jest naprawdę wspaniale. Ewidentnie najlepsze moje tegoroczne wyjście. Potem jeszcze trochę popowiadam o sposobie pozyskania grzybów. Żebyście się nie denerwowali, że tutaj tak chodzę z takimi nieobranymi, ale to nie ma znaczenia, można i wykręcać, i wycinać. Potem to ładnie posprzątam. Ważne tylko, jeżeli wykręcamy, żeby zasypać dziurę po powstałą, po tym wykręceniu, żeby nie wysychała grzybnia, tak? To naprawdę nie ma znaczenia.
Chyba, że macie wątpliwości co do gatunku, to lepiej jest wykręcić, żeby zobaczyć też dół trzonu, co tam się dzieje, czy tam nie ma jakiejś pochwy, bulwy i tak dalej. W przypadku wątpliwych gatunków, oczywiście prawdziwki do nich nie należą. No powiem wam tak, jest po prostu wybitnie, jest naprawdę świetnie. Prawdziwki są dosyć zdrowe, tak nie wiem, z 70% jest zdrowych. Podgrzybki są w większości robaczywe. No pięknie. A tu w zakątku z brzozami, oczywiście śliczne koźlarze, babki. Superowo. Pierwszy raz mam w tym roku taką sytuację, że przydała mi się torba płócienna, do której mogłam sobie przesypać część pięknych prawdziweczków i cały czas znajduję nowe, a w koszyku i tak pełno. Ależ wyjście, wow! Jest. Ale piękny. Cudowny. Jak widzicie, las dosyć trudny do chodzenia. Taki młodnik, trzeba się trochę poprzeciskać, ale są ćwiczenia, jest radocha ze znajdowania. Rewelacja. Piękny borowik szlachetny. Chodzący ideał. Szczerze mówiąc, to nie mam zielonego pojęcia, gdzie jestem, ale jeszcze jest dosyć jasno wcześnie, więc spokojnie odnajdę się. Co za dzień, coś cudownego. Proszę, nawet jedna kania się trafiła. Jeszcze nie rozwinięta, ale jest dzisiaj pierwsza. Patrzcie, jakie cudowne, wybarwione borowiki mi się trafiły. Na pierwszy rzut oka wyglądały jak sosnowe w ogóle, ale to nie są sosnowe. Pięknie, jak wypieczone bułeczki. To jest wszystko jak jakiś sen dzisiaj, naprawdę. Ja też jestem kompletnie nieprzytomna dzisiaj, bo okropnie źle spałam w nocy, po prostu prawie nie spałam, więc jestem nieprzytomna, ale po prostu te zbiory rozwalają mi system, że tak powiem. Jest pełno grzybów, tam stoi jakieś auto, wjechało do lasu, moje auto jest kawał stąd, ale nie szkodzi, mimo tego, że to auto tu stoi, to po prostu wszędzie jest pełno grzybów. Może wszędzie nie, ale no trzeba trafić na miejsce. Jak się trafi, jest po prostu pięknie. Jest spełnienie marzeń grzybiarza. No mega. I nawet są moje ukochane prawdziwki w sosnach. Czyli środowisko z dzieciństwa. Ależ cudownie. Kochani, kończę powoli tą wyprawę. Ależ to były emocje naprawdę dla mnie ogromne. Jak wrócę i na spokojnie sobie to przemyślę w chacie, to nie będę mogła w to uwierzyć. Naprawdę wspaniały dzień. Każdemu życzę takiego wyjścia. Piszecie mi w komentarzach pod różnymi filmikami, że u was często nie ma grzybów, jest sucho. No u mnie też się zaczyna robić sucho, ale grzybów jest naprawdę sporo. Gdyby ktoś się tak po prostu wybrał przejść bez tego nagrywania, fotografowania i tak dalej, to myślę, że jakby trafił na fajne miejsce, to by się nieźle obłowił. No ja się obłowiłam, ale ja chodziłam bardzo długo, wiele godzin, oczywiście z przerwami na nagrywanie i tak dalej, ale było warto. Cudowny dzień, cudowna nowa miejscowa w ogóle. Jestem w Mrozowie, a czuję się, jakbym była w jakiejś kompletnie nowej miejscówce. Coś wspaniałego. Jeszcze wam pokażę zaraz grzybki z bliska. No przeważały dzisiaj borowiki szlachetne od małych po duże. Dużych w ogóle nie zbierałam, tylko małe i średnie, prześliczne. Raczej zdrowe w większości, ale nie wszystkie. No ale jest też gorąco, no to co na to poradzimy. Podgrzybki też piękne, ale nawet te piękne małe często bardzo robaczywe, zaczerwione. Sporo koźlarzy. W tym roku jakoś nie trafiałam na koźlarze, a dzisiaj naprawdę fajnie w tych brzuskach tam było, więc naprawdę super. Też mnóstwo maślaków modrzewiowych, nie brałam praktycznie ich. Bardzo dużo różnych zajączków, też nie zbierałam absolutnie. Naprawdę można się obłowić. Myślę, że warto się wybrać w weekend na łowy leśne, na grzybki. No jest pięknie po prostu. A ja potrzebowałam zabezpieczyć sobie grzyby na jutro, bo jutro mamy nagrania z TVN-em, robimy fajny materiał o grzybach, który będzie wyemitowany chyba 16 września. Jeszcze będę dawała znaki, jak będę wiedziała, ale myślę, że zrobimy coś fajnego. Spotykamy się najpierw gdzieś tu pod Wrocławiem,
Potem się przemieścimy może gdzieś w góry, żeby porobić jakieś fajne ujęcia z drona, także myślę, że materiał końcowy będzie super. Pozdrawiam Was i będę wdzięczna za łapki w górę, za komentarze i za subskrypcję kanału. Wszystkiego dobrego. Cześć!